Witamy was bardzo serdecznie z tej strony Rafał Baran, Christine Baran i Emilia Lane Emilia Baran. Witamy was na Filipinach. Słuchajcie, dzisiaj mamy nietypowy odcinek. Chcemy wam coś oficjalnie ogłosić. Tak, udało się. Kupiliśmy apartament na Filipinach. Zaczynajmy. Dziewczyny właśnie idą do samochodu, bo jest naprawdę słuchajcie bardzo, bardzo gorąco. A my przyjechaliśmy na teren budowy, gdzie kupiliśmy nasz apartament i dzisiaj wam wszystko wyjaśnię na ten temat. Zaczynajmy. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zaczął od tego. Słuchajcie, jeżeli interesuje was życie na Filipinach, chcecie wiedzieć ile kosztuje, jak wygląda, jak się tutaj można przeprowadzić, zapraszamy was do subskrypcji naszego kanału, kliknięcie łapkę w górę. Was to oczywiście nic nie kosztuje, a nam pozwala, żeby ten kanał się rozwijał. Dziękujemy. Tak, słuchajcie, panie i panowie, po prawie 10 latach mieszkania na Filipinach, wreszcie zrobiliśmy taki jeden podstawowy krok i kupiliśmy apartament na Filipinach. Kupiliśmy apartament na Filipinach w Walencji. To, co widzicie tutaj za mną, to już jest początek tego jednego mieszkania, apartamentu, który kupiliśmy. Ja to nazywam apartamentem albo kondominium, bo to tak naprawdę to jest to dokładnie, co my kupiliśmy. Co najważniejsze, słuchajcie, że ostatni miesiąc nie byłem sobą. Jak pewnie wiecie, mniej nagrywaliśmy filmików, mniej się udzielaliśmy wszystkich social media, ponieważ no właśnie ten jeden główny projekt był na naszej głowie, żeby podpisać kontrakt, co już w końcu udało się zrobić bez żadnego problemu. I teraz już spokojnie mogę zacząć dalej funkcjonować. Wiecie, inwestycja tego typu to nie jest taka prosta rzecz. To trzeba naprawdę to przemyśleć na każdą inną stronę, no, żeby po prostu nie wpaść na jakąś minę, żeby osoba, która będzie sprzedawała to kondominium była wiarygodna, żeby sprawdzić wszystkie dokumenty. I o tych dokumentach też będzie oczywiście później. Bo to naprawdę nie jest takie hop -siup. Zresztą mówimy tutaj naprawdę o milionach już peso, a nie kupnie po prostu skutera czy samochodu, tylko naprawdę o inwestycji prawie na całe życie, ewentualnie inwestycji naprawdę w grube pieniądze. Takie pieniądze, które wcześniej ja jeszcze nigdy w życiu nie inwestowałem, ale to oczywiście zrobiliśmy. Kupiliśmy apartament jeden z 28. Będzie to dokładnie taki, można powiedzieć, kompleks domów na subdivision, czyli na zamkniętym osiedlu i co najważniejsze z basenem, z placem zabaw, z jakimiś tam innymi rzeczami. Przeważnie po prostu będą to osoby, które mają na tyle pieniędzy, żeby zainwestować to i po prostu kupić to, i kupić to w dobrym czasie, w dobrych pieniądzach, o czym zresztą będzie później. Ale my mamy jedno z tych 28 mieszkań, tak to można powiedzieć. E, ogólnie moi znajomi, których też tutaj pozdrawiam bardzo serdecznie, też kupili te apartamenty i też robili to razem z nami. Podpisaliśmy umowę jednocześnie, zresztą. E, Wspólnie podjęliśmy decyzję, że po prostu zrobimy to jako grupa osób, bo wtedy może no, uda nam się na, wynegocjować lepszą cenę za po prostu podpisanie więcej tych umów jednocześnie i zainwestowanie pieniędzy. Tak naprawdę zainwestowanie pieniędzy, jak widzicie, z planu, bo jedyne, co tutaj jest zrobione, to są zrobione fundamenty i supy niektóre wylane, nawet jeszcze nie wszystkie, bo po drugiej stronie też dopiero robią. Co prawda, termin oddania tego mieszkania to jest około pół roku i za pół roku teoretycznie powinniśmy dostać klucze do tego mieszkania i już możliwość, żeby się wprowadzić. Czy będziemy się tutaj wprowadzać? No nie. Nie, nie, nie. Nie, nie będziemy się tutaj wprowadzać, bo to, ten apartament, to, to kondominium jest zrobione. Dla nas kupione pod wynajem. To nawet ktoś z Was będzie mógł sobie wynająć na okres wakacyjny, miesiąca, dwóch, dzień, dwie noce. No to jeszcze zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Albo jak sytuacja się zmieni, to może my się tutaj wprowadzimy. Bo wydaje mi się, że będzie wystarczająco duże, żebyśmy sobie tutaj mogli spokojnie zamieszkać. Tak, żeby to mniej więcej zobrazować, bo plany tego mieszkania mogę wam pokazać i pewnie wam rzucę za moment. Zobaczcie sobie na zdjęciach, jak wygląda. Ale mniej więcej od tych pustaków, co tutaj stoją do w zasadzie tego supa albo i nawet dalej, tak dalej będzie nasz apartament. I to dosłownie ten pierwszy tutaj, który widzicie pomiędzy tymi dwoma supami będzie pierwszy apartament. i tam już jest następne kolejne 7 w jednym rzędzie. Mówię siedem w jednym rzędzie, ponieważ nad tym naszym apartamentem będzie jeszcze drugi apartament. Dokładnie taki sam to będzie można powiedzieć dosłownie to samo tylko piętro wyżej. Po tej stronie będą parkingi na samochody, czyli dwa na jedno, jakby apartament na górę i na dół. Po drugiej stronie będzie teraz o wielkości około długości 4 metrów, szerokości bodajże prawie 7 metrów, tak z tego co mi się wydaje. A ta dziura, którą widzicie tam po środku, to będzie 25-metrowy basen. Trzy albo cztery tory, jeszcze nie wiadomo ile dokładnie będzie. No i po drugiej stronie dokładnie będzie to samo, czyli tak samo dwa apartamenty, jeden na drugim i siedem w długości. I słuchajcie, i będzie cacy. Ten cały teren, który tutaj widzicie, będzie ogrodzony. Będzie tylko miejsca parkingowe. Tam będzie wjazd główny i tam będzie budka strażnicza, która, e, której tak naprawdę, żeby w ogóle wjechać na ten teren, będziecie musieli się przedstawić. Czy nie będzie takiej możliwości, żeby na przykład ktoś sobie obcy tutaj po prostu wszedł. Dlaczego subdivision? To też jest bardzo ważne pytanie. Część z Was pewnie się zastanawia, ale dlaczego zrobiłeś coś takiego? Dlaczego kupiłeś takie, taki apartament, a nie wybudowałeś sobie sam domu na swojej działce i wtedy mógłbyś zrobić cokolwiek chcesz? No, bo, słuchajcie, zrobiłem to z kilku powodów. Po pierwsze, finansowym. Kupienie działki. My mamy kilka działek, ale żadna nie jest akurat taka pod to, żebyśmy my chcieli tam na przykład dom wybudować. Są albo to przeważnie działki pod. Yy, Przemysł, bo przemysł po prostu pod, pod to, żeby wybudować sklepy albo inne rzeczy, albo to jest znowu farma, która też za bardzo nam tam akurat nie pasuje, żeby budować tam dom, chociaż może czasy się kiedyś zmienią. Dlatego nie mieliśmy pieniędzy, żeby kupić kolejnej działki i tam jeszcze budować coś kolejnego, tylko wpadliśmy na pomysł, że zrobimy coś takiego, czemu nie? I rzeczywiście kolejny powód, dla którego słuchacie, to jest to bezpieczeństwo. bo ja uważam, że na Filipinach, przynajmniej w naszym regionie, jest naprawdę bardzo, bardzo spokojnie i bezpiecznie. To jednak uważam, że na przykład posiadanie takiego domu na terenie, można powiedzieć, wspólnoty jest ciekawym rozwiązaniem, ponieważ nawet jeżeli my wyjedziemy sobie na kilka miesięcy za granicę, to to mieszkanie będzie stało bezpieczne, bo wiemy, że na ten teren nikt inny nie wejdzie. Teren, który tutaj będzie, będzie wysprzątany. My nie będziemy musieli dbać o wszystko to, żeby było tutaj czysto, bo po prostu będziemy to wpłacać normalnie, te pieniądze do wspólnoty miesięcznie i oni wszystko o to będą dbali. To co mieszkanie, tutaj też widzicie ten to kondominium, to też jest podzielone na, można powiedzieć, na dwa sposoby, bo oczywiście my wzięliśmy na dole i słuchajcie, to też może być dla Was ciekawostka, pomimo tego, że mogłem wziąć to mieszkanie na siebie jako obcokrajowiec, bo to tak jak jest w kondominium, tak jak wspomniałem, to akurat wziąłem to na Krystynę, na moją żonę. Tak, tak bardzo i ufam, że wziąłem to mieszkanie na nią, bo to jest oczywiście nasze, to są nasze wspólne pieniądze. Tak samo, więc pomyśleliśmy, że zrobimy to na nią, bo akurat tak jest w umowie tutaj zapisane, że tylko te, które są na pierwszym piętrze, mogą być wykupione przez obcokrajowców. Te, które są na parterze, mogą być wykupione tylko przez Filipińczyków. Taki jest po prostu podział zrobiony. I my w dzisiaj woleliśmy akurat to na parterze, dlatego też z tego powodu kupiliśmy to na Christine. Ogólnie pomysł na to, na to subdivision, na ten rejon tutaj, jest naprawdę bardzo fajny, i my zaryzykowaliśmy. Yy, no, można powiedzieć zaryzykowaliśmy, chociaż uważam, że firma, która to buduje jest naprawdę bardzo, bardzo profesjonalna i do, naprawdę profesjonalnie podchodzi do wszystkiego, szczególnie do innych budów, które widzieliśmy, gdzie budowali i jakie rzeczy i naprawdę podobało nam się to i wiemy, że to mieszkanie też będzie naprawdę na wysokim standardzie, szczególnie, że bardzo dużo obcokrajowców jest można powiedzieć zainwestowało w ten projekt. Ten apartament, my akurat wzięliśmy ten, można powiedzieć graniczący tylko i wyłącznie z jednym apartamentem, czyli tak jakby z jednej strony. Dlaczego? Bo są dwa typy tych apartamentów. Oczywiście wielkość, pojemność, tych objętość tych apartamentów w tyle metrów kwadratowych jest takie samo w każdym dokładnie identycznie, czyli 74 metry kwadratowe, bo tyle jest wewnątrz apartamentu. 74 metry kwadratowe plus około 25 metrów kwadratowych tarasu przedniego i jeszcze będzie z tyłu taki mały taras, który też jest do dyspozycji, żeby zainwestować żeby zainwestować to na przykład, y, zainstalować tam oczywiście pralkę, suszarkę, czy na przykład jakieś tak, tak zwana jeszcze dirty kitchen, czyli brudna kuchnia, zlew na zewnątrz, żeby tam można było na przykład myć naczynia. I słuchajcie, to jest naprawdę, całość jest około chyba 120 m2, jakie my po prostu podpisujemy z tym, oczywiście zewnętrznym parkingiem jeszcze i tak dalej. Więc naprawdę nie jest aż takie małe, jakby się wydawało. W porównaniu do tego, co obecnie w naszym rejonie tutaj jest dostępne na rynku do kupienia z takich apartamentów, to to jest po prostu... Y, Trzy razy lepsze, trzy razy większe i naprawdę, moim zdaniem, dużo lepsza inwestycja. Wszystkie inne apartamenty, które widzieliśmy w okolicy, słuchajcie, to nawet było około 35 metrów kwadratowych. Tak, apartament 35 metrów kwadratowych i on, słuchajcie, był za około 4 miliony peso. My nawet nie płacimy 4 milionów peso za to, co tutaj widzicie. Oczywiście kupujemy to z planu i termin dostawy gotowego apartamentu. Najprawdopodobniej będzie na marzec, kwiecień, tak strzelam przyszłego roku. Ja wiem. Na razie to wygląda, że to jest tak. Ale słuchajcie, naprawdę firma, która się tym zajmuje, ma naprawdę ogromną liczbę pracowników i podejrzewam, że za tydzień, dwa tutaj naprawdę ruszy bardzo szybko budowa. Zresztą oni budowali już takie kondominium niejedno i dokładnie to jest odzwierciedlenie tego, co już budowali wcześniej, czyli po prostu pracownicy już wiedzą, co mają zrobić, wiedzą mniej więcej, ile czasu potrzebują na jakie elementy, żeby przygotować, więc naprawdę to będzie szło bardzo szybko. Teraz już też wiecie, dlaczego w ostatnim filmiku narzekałem, narzekałem, że potrzebuję przetransferować większą ilość pieniędzy. Tam w kilku komentarzach było to, że każdy powinien trzymać gotówkę gdzieś tam, jakąś gotówkę u siebie w mieszkaniu. My też oczywiście trzymamy jakąś gotówkę u siebie w mieszkaniu, no ale nie taką gotówkę, żeby kupić apartament. I oczywiście, słuchajcie, to też nie jest tak, że na przykład my wpłaciliśmy 100% wartości tego mieszkania już na konto. Nie. Ta umowa jest tak podpisana, że. Przy podpisaniu umowy wpłacaliśmy około 30% wartości tego mieszkania. Kolejne 30% będziemy wpłacać, jak już mieszkanie będzie gotowe a w zasadzie będzie dach gotowy, będą okna, będą ściany oczywiście i w zasadzie tylko i wyłącznie do wykończenia. Wtedy wpłacimy kolejne 30%. I kolejne 30% wpłacamy dopiero wtedy, jak otrzymamy kluczyki do tego mieszkania. Co też ciekawe, to mieszkanie będzie praktycznie gotowe do wprowadzenia się. Jeżeli mówię do wprowadzenia, to w zasadzie wystarczy, że wtedy tylko i wyłącznie meble kupimy, no i telewizor, jeżeli ktoś potrzebuje, i będzie można się wprowadzić. Naprawdę, to jest dużo lepszy komfort, bo wszystkie klimatyzacje, wszystkie podgrzewacze wody, cała kuchnia wszystko już będzie gotowe do zamieszkania. I też fajnie w kontrakcie jest wyjaśnione, ponieważ ostatnie 10%, które my powinniśmy wpłacić, dopiero będziemy wpłacać. Po roku czasu od wprowadzenia się do tego apartamentu. Od, czyli po roku czasu, od momentu jak otrzymamy kluczyki do tego apartamentu, wtedy wpłacimy te 10%. To jest pewnego rodzaju zabezpieczenie. To nie jest na przykład nasz wymysł, tylko to jest naprawdę wymysł firmy, która tak sobie po prostu tutaj skonstruowała to, żeby być pewność, że wszyscy robią dobrą rzecz. Po prostu oni w ramach gwarancji mówią 10%, dopiero wpłacacacie po roku. Jak już wszystko będzie wiadomo, że wszystko działa, wszystko funkcjonuje, jest święty spokój. No i oczywiście dokumenty, słuchajcie, dokumenty, tak, tak. Trwało to miesiąc czasu. Dlaczego? Ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, nie tylko ja kupowałem ten apartament, ale też kupowali go kilku, kilku moich znajomych. Więc wszyscy razem, można powiedzieć, każdy skonsultował się ze swoim prawnikiem, z osobą, która się zna lepiej na tego typu tematach i po prostu każda z tych osób miała jakąś tam uwagę co do umowy, co do sprawdzenia dokumentów I jak mówiłem wcześniej, to nie jest kupowanie skutera za 60 tysięcy peso tylko to jest wydawanie paru milionów dobrych peso, żeby kupić coś takiego dlatego każdy z nas miał jakieś uwagi które później nanieśliśmy na tą umowę później to wszystko spotkaliśmy się znowu później przedyskutowaliśmy to dalej wyjaśniliśmy wszystkie nasze, można powiedzieć niepewne sytuacje związane z tą budową i tak dalej, i naprawdę słuchajcie, i się udało i w końcu w zeszłym tygodniu udało się podpisać umowę Udało się naprawdę to już załatwić, i tak naprawdę kamień serca mi spadł. I z tej strony, oczywiście, chciałbym bardzo Wam podziękować, bo to można powiedzieć po części też dzięki Wam. Udało nam się kupić to mieszkanie. To dzięki temu, że prowadzę ten kanał, że ten kanał zarabia jakiekolwiek małe nawet pieniądze, pozwala nam to odłożyć troszeczkę pieniędzy miesięcznie, żeby właśnie kupić taki apartament. I teraz słuchajcie, ja nie mogę Wam powiedzieć, ile dokładnie zapłaciłem za ten apartament, bo też nie chcę, bo tak jak mówię, to była już wewnętrzna umowa, ale oficjalnie. Tak, z planu, jak te apartamenty były sprzedawane jakiś czas temu, to były sprzedawane po 3,5 miliona peso. Najprawdopodobniej, jak one zostaną skończone, będą sprzedawane po 5 milionów peso. I to jest naprawdę, słuchajcie, niezła cena naprawdę niezła cena w porównaniu do tego, co wszystkie inne filipińskie firmy tutaj kombinują i robią. My sprawdziliśmy wszystkie dokumenty odnośnie tej ziemi, czy została sprzedana, czy zosta kto ją kupił, czy zrobił to subdivision, czy to wszystko już jest podzielone. I tak, wszystko się sprawdza. Dlatego to też oczywiście tyle trwało. Wszystko się potwierdziło, wszystko się sprawdziło, firma jest na tyle rzetelna. Porozmawiałem też z kilkoma osobami, które współpracowały z tą firmą wcześniej, żeby być na pewno, na 100% pewien, że dobimy dobrą inwestycję. No i się rzeczywiście udało. I teraz pewnie zapytacie. Rafał, a czy takie apartamenty można jeszcze kupić? Powiem Wam szczerze, że nie wiem. Wytłumaczyłem dlaczego. Przeważnie firmy, które robią tego typu biznesy, robią to na tej zasadzie, że na początku sprzedają jakąś część apartamentów po niższej cenie. Dlaczego? Żeby mieć te pieniądze na inwestycje. Dopiero później, jak wybudują tę inwestycję, to sprzedają resztę tych apartamentów w tej cenie, jaka ona jest tak naprawdę rynkowa, czyli najprawdopodobniej 5 milionów 5 milionów plus. Nam się udało zaryzykować, podpisaliśmy umowę, teraz tylko i wyłącznie czekamy, żeby to było gotowe. I słuchajcie, ja też nie wykluczam, że na przykład za rok czy za dwa lata nagle wpadniemy na pomysł, że a dobra, przecież możemy sprzedać ten apartament na przykład za dwa razy większe pieniądze i wtedy już za te dwa razy więcej, większe pieniądze kupić sobie działkę i się nawet wybudować na niej, bo wtedy to będzie na tyle dużo pieniędzy. Zobaczymy, czas pokaże. Ja po prostu jeszcze raz dziękuję Wam za to, że nam pomogliście. Ale tutaj oczywiście podziękowania się należą nie tylko Wam, ale też tak samo naszej rodzinie z Polski, naszym rodzicom, których bardzo serdecznie pozdrawiam, bo to też można powiedzieć, że oni się bardzo dołożyli do tego, żeby na przykład ta inwestycja powstała, inwestycja powstała dla nas e, i za co naprawdę dziękujemy. Słuchajcie, no gdyby nie oni, to wiecie jak to jest. Ja mam naprawdę cudowną rodzinę w Polsce, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. Bo dzięki, można powiedzieć, ich pomocy, waszej pomocy, udało się zrobić to tak, że naprawdę my kupujemy apartament na Filipinach za gotówkę. Nie musimy brać pożyczki żadnej z banku, żeby to spłacać, co naprawdę ułatwia nam to sprawę i dzięki temu to też oczywiście taniej wychodzi. Także moi drodzy, przygotujcie się na kolejne odcinki. Pewnie raz w miesiącu będziemy tutaj przyjeżdżać, żeby pokazać Wam progres, jak tutaj budują, jak to wygląda. Będę też zresztą starał się Wam wytłumaczyć, jak wygląda to budownictwo tutaj filipińskie na żywym organizmie, czyli po prostu na podstawie tego, co tutaj budują dla nas. Oczywiście, kupowanie tego typu apartamentu wiąże się z tym, że my za bardzo dużo zmian nie możemy zrobić. To znaczy, jeżeli by chodziło pewnie o, o ustalenie tego, e, gdzie będą jakie pokoje, czy jak to więcej będzie wyglądało w środku, to pewnie moglibyśmy coś tam zdecydowanie ustalić sobie z, z inwestorem, z osobą, która to, to buduje. Natomiast jeżeli chodzi o rozmiary tego, no to to już jest oczywiście ustalone w papierach, to jest ustalone w kontrakcie. Ale też nie powiedziałem Wam bodajże chyba, czym te jeszcze apartamenty się różnią. Przepraszam, że to tak troszeczkę spontanicznie, ale dalej jestem naprawdę mega podekscytowany tym wszystkim, co teraz się dzieje, bo to jest ogromny krok dla nas, jak pewnie wiecie. Więc ogólnie chodzi o to, że na przykład te apartamenty, które są. He, zewnętrzne, my takie mamy, są dwupokojowe. Są dwa mniejsze pokoje i troszeczkę mniejsza łazienka, żeby zmniejszyć to na tym samym metrażu. Wszystkie te mieszkania, które będą w środku, są jednopokojowe, pokojo, jedno znaczy w zasadzie jedna sypialnia, mówię tutaj, i większy troszeczkę living room, czyli salon, no kuchnia w zasadzie taka sama. I łazienka też troszeczkę większa. My zdecydowaliśmy się, słuchajcie, na to, że już mówiłem, dlaczego akurat na parterze. To jeszcze zdecydowaliśmy się na to akurat skrajne, ponieważ zależy nam na tym, żeby były dwa pokoje. Dwa pokoje zawsze lepiej to wygląda, pomimo tego, że będą troszeczkę mniejsze, niż jeden pokój. No bo jeżeli rzeczywiście kiedyś by była taka typu sytuacja, że na przykład. Coś wyjdzie po prostu tak, że musimy się przeprowadzić tutaj. To też wtedy nie będzie problemu, bo no jedna sypialna będzie dla nas, druga będzie mała sypialnia dla Emilii. No będziemy mieli oczywiście wspólny salon. I też jeszcze to, co teraz sobie przypomniałem, dlaczego akurat się zastanawiałem nad tym, czy na pierwszym piętrze, czy na parterze, to też zależało mi na tym, żeby tak naprawdę, słuchajcie, z salonu sobie bezpośrednio wyjść i sobie wskoczyć do basenu. Wiem, że ten basen będzie współdzielony z innymi oczywiście mieszkańcami, ale wiecie, jak to jest. Na początku basen jest bardzo interesujący, każdy pewnie będzie chciał pływać, a później z czasem to wiecie, jak to jest. Jeżeli coś już jest dostępne pod ręką i codziennie, to się rzadko z tego korzysta. Tak jak na przykład chodzenie na plażę u nas tutaj po 10 latach, naprawdę bardzo rzadko kiedy jeździmy na plażę. No i słuchajcie, mniej więcej to będzie wyglądało tak, że tutaj będę sobie siedział na, ta salonie, yy, Boże, na tarasie, na przykład tutaj sobie pił kawkę. No, i będę tutaj sobie skakiwał do basenu. Ten basen jeszcze chyba nie jest wykopany na 25 metrów, przynajmniej tak mi się wydaje, ale, ale na pewno będzie 25 metrowy, bo tak zresztą jest w kontrakcie zapisane. I tutaj już budują po drugiej stronie. Aha, ogólnie zapytacie się, dlaczego ta budowa oczywiście stoi taka nieużywana, no i dlaczego nikogo tutaj nie ma akurat, jak my tu jesteśmy. No, z prostego powodu, słuchajcie, bo dzisiaj jest niedziela. My tutaj przyjechaliśmy specjalnie, jak tutaj nikt nie pracuje, żeby nie było jakichś tam hałasów, ciężkich maszyn, bo to może być naprawdę no, denerwujące przy nagrywaniu filmików. Pewnie też zapytacie, co tutaj się dzieje po drugiej stronie. Tutaj tak naprawdę jest kolejna budowa i to też, słuchajcie, będzie część tego tak naprawdę kompleksu tej Subdivision, bo te tutaj trzy budynki, które będą bodajże w środku, to też będą jakby prywatne prywatne domy, już domy, nie kondominium i to będzie to już jest wykupione, to już jest też przez obcokrajowców wykupione i oni to kupili. A tutaj to co widzicie za nami, czyli tak naprawdę za naszym parkingiem, tutaj będzie też część jeszcze rozrywkowa. Tutaj będą najprawdopodobniej sklepy, jakieś korty do grania i to też oczywiście będzie wszystko dla mieszkańców. Więc naprawdę zapowiada się bardzo fajne, Bardzo fajnie. Bardzo będzie fajnie, naprawdę. Już się nie mogę doczekać przyszłego roku żeby zobaczyć, jak to tutaj będzie wyglądało. No dobra, ale ja już nie będę przedłużał. Jeszcze raz bardzo wam dziękuję za oglądanie, za to w ogóle wasze wsparcie. Mam nadzieję, że nasza inwestycja wam się podoba. Oczywiście, jeżeli ktoś by miał pytania odnośnie tej inwestycji, piszcie śmiało na mnie na e-maila. Jeżeli ktoś by był zainteresowany też, napiszcie do mnie e-maila, postaram się jakieś informacje wam przekazać, czy będzie można kupić te jeszcze te apartamenty, czy ile jest w ogóle jeszcze wolnych, jeżeli są, czy właściwie w ogóle tego ta firma też chce sprzedawać je w tym momencie po jakiejś cenie i jeżeli chce sprzedawać, to po jakiej. Dlatego Dajcie mi znać na e-maila najlepiej albo w komentarzach. Dajcie też znać w komentarzach, jak Wam się w ogóle podoba coś takiego. Oczywiście, tak jak mówię, to wszystko, czas pokaże, jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będę mógł tutaj już nagrywać odcinki, jak się wprowadziliśmy. Znaczy inaczej, jak się nie wprowadziliśmy, jak urządziliśmy to mieszkanie. I że ktoś z Was będzie w przyszłości mógł je oczywiście od nas wynająć, jeżeli będzie chciał przylecieć na Filipiny. Dziękuję bardzo za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!